Witam Was serdecznie, nazywam się Radek, ze mną po raz kolejny jest Adam, w kolejnym odcinku Lewy Prosty. I chyba to, co najbardziej lubicie, często o to pytacie, mocne ciosy. Jak zadawać mocne ciosy, tak? Więc mamy dzisiaj specjalny sprzęt z DBX Bushido, bardzo przydatny właśnie do rozwijania siły i prawidłowego zadawania mocnych ciosów, ok? Odpowiednie ułożenie, przytrzymanie tarczy to już osobna sprawa, ale zakładam, że umiemy to robić, tak? Mocne ciosy mogą być średniego dystansu, z bliskiego dystansu, z dalekiego oczywiście też, tak? Jak pracować na takiej tarczy? Jak taki cios uderzyć? Mamy różnicę między szybkimi ciosami, tak? A mocnymi, tak? Ułóż sobie, rzuć lewy prosty na razie na tarczę, op, luźno, prawy prosty, op, dobre ułożenie, długi cios, jeszcze raz, op, tak, ręka wraca, oto, op, tak, op, brawo, zachowanie, zawsze to musi być. Teraz tak, zadajmy sobie lewy hak na dół, Adam, ok? Na razie pokażę powolutku. Złóż się do ciosu, trzymam tarczę w odpowiedni sposób, hop, zejście, tak, zagarniam cios, podnosisz się, bez takiego obniżenia dużego, mniejsze obniżenie, tak, luźniutko, to samo prawa, tam, tak, lewa, zejście, hop, czyli zobaczcie, zwróćcie uwagę, całym ciężarem wagi ciała Adam stara się uderzyć. Jesteśmy ułożeni przeciwnikiem, jesteśmy blisko, więc muszę się chronić. Wykonuję zejście, dwie nogi, tak? Dzięki temu mogę uzyskać pełen skręt ciosu. Czy to na górę, czy w kombinacji. Bardzo ważne. Teraz pamiętajcie. I teraz pokażemy, jak zadamy to w serii. Lewy hak, prawy hak. Nie śpieszmy się, tak żeby było wiadomo. Luźniutko. Lewy, hop, prawy, bum, blok. O to chodzi. Obrona, nie zapominamy. Uderz troszkę mocniej, hak. Bam, brawo, jeden, hop. Bam, tak, prawy, mocniej. Bam. Tak, to są ciosy na razie w miejscu. Tu mogę, blokuję, blokuję. Lewy sierpowy, tak, zwróćcie uwagę, celność, środek tarczy, zawsze, nie byle jak. Ta tarcza też wymaga od nas naprawdę precyzyjnego ciosu i dociągnięcia techniki na nodze i w nadgarstku, bo inaczej jak zadamy cios nieprawidłowo, ręka nam się będzie od tej tarczy odbijać i będziemy czuli to, że coś nie gra. Tak, zatem lewy sierp, tam, lewy hak, tam, prawy hak, tam, lewy hak, o, obrona, obrona, prawy prosty, o, tak. Podnieś się leciutko, przed mocnym prawym prostym kucnij, hop, i wejdź, ok? Kucnij, bum, o to chodzi, zachowanie, odejście, nie wpadamy. Popracujmy sobie, tak, tak, sierpowy, hop, tak. Hak, hop, hak. I najważniejsze z bliska, ręka, która bije. Jeśli jest prawidłowy cios, tak? To jesteśmy schronieni barkiem, natomiast druga ręka, która nie bije, tu nam grozi niebezpieczeństwo, więc ręka, która nie bije, cały czas przyklejona do głowy i zwłaszcza z tej strony, gdzie jest wątroba, tak? Patrzmy, lewy sierpik, bam, to, jeszcze raz, hop, bam, dwa lewe sierpy, hop, hop, brawo, jeszcze raz, hop, hop, dwa lewe sierpy, dół, hop, hop, hop. Tak, zwróćcie uwagę na to przeładowanie skrętu, raz, dwa, trzy, bardzo ważne. Siła w boksie i mocnych ciosów pochodzi z całego ciała, zwłaszcza z nóg, tam się wszystko zaczyna, tak? Lewy prosty, mocny cios, hop. To, co zauważy Adam, tak? Gdzie już jest doświadczonym zawodnikiem. Boksujemy sobie, pracujemy. Hop. Prawy. Prawy z dołu, hop. Tak, uderzamy. Prawy prosty, hop, prawy z dołu, hop, prawy prosty, hop. To samo, po każdym, mimo że to są ciosy trzy, z jednej ręki. Nie robimy tego w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, tylko wracam za każdym razem. Raz, wracam, raz, wracam, raz. Schowany. Pokaż mi jeszcze raz prawą ręką. Prawy prosty, hak z dołu i prawy sierp, ok? Luźniutko, hop, bam, hop, hop, tak. Jeszcze raz, hop, hop, hop. Obrona, obrona, obrona. Lewy sierp, hop, lewy hak, hop, hop. I dalszy etap, to jest rozpoznawanie, tak jak jest tarcza ułożona, czyli już nie komunikuje Adamowi, co ma uderzyć, tylko sam ma to rozpoznać, tak? Pracujemy? Brawo, obrona, obrona, blok, 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 super, hop, 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 mniej więcej w taki sposób. Także życzę Wam powodzenia, z pewnością polecamy tą tarczę właśnie do trenowania mocnych ciosów. Pozdrawiam.